Radość to jeden z darów Ducha Świętego. Święty Paweł umieszcza ją zaraz na drugiej pozycji w całej palecie tych różnych darów. Stan radości to naturalny stan każdego chrześcijanina. Jeśli brakuje ci radości, to raczej nie jest to wina darczyńcy, ale twój błąd. Gdzieś robisz coś źle. Dlatego właśnie z taką mocą Paweł dopomina się o radość u swoich adresatów. Zapraszam Cię do zakupu mojej książki Zawsze Radośni, z której dowiesz się, o co chodziło Pawłowi, kiedy w pierwszym liście do Tesaloniczan wzywał swoich adresatów. Zawsze się radujcie! Ksiądz Dariusz Iwański, autor bestsellera.